Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasteczka czekoladowe z migdałami. Mam tutaj 3 szklanki mąki pszennej, szczyptę soli, 20 deko masła, szklankę cukru, łyżeczkę proszku do pieczenia, 2 łyżki kakao, 20 deko majonezu, 1 jajko i 1 żółtko. Tutaj mam 1 białko i szklankę zmielonych migdałów. One są tak pokrojone, te migdały. I teraz masło ścieramy do mąki. Opruszamy tarłą mąką i należy zetrzeć i wyrobimy ciasto. Będziemy formować takie łezki. Ciasto przełożę do worka cukierniczego i będziemy formować łezki. Smarować białkiem i zanurzać w krojonych migdałach. Mogą być migdały krojone, mogą być migdały siekane. Dodałam cukier, proszek do pieczenia, kakao, jajka i majonez. I zarabiamy ciasto. Ciasteczka bardzo efektownie wyglądają. Do środka możemy dać czekolady. Należy dokładnie składniki połączyć. Wygodniej by było na stolnicy, ale ja sobie wymyśliłam w misce. No, wyrobimy w misce. Ciasto musi mieć jednolitą konsystencję. To wtedy świadczy o tym, że składniki są idealnie połączone. Tak, już prawie mamy ciasto wyrobione. Formę mam wyłożoną papierem do pieczenia i będziemy formować ciasteczka, zanurzać w białku, smarować i w migdałach zanurzamy. I będziemy mieli ciasteczka czekoladowe z migdałami. Oj, jak ile ja mam siły. Uszkodzoną miskę, muszę ją dać na bok. A teraz będziemy, tak jak już wspominałam, formować ciasteczka. Łezki, kółeczka i smarujemy białkiem i zanurzamy w migdałach. I tak zrobimy z pozostałymi ciasteczkami. Formujemy kółeczka, łezki, tak to wygląda. Smarujemy białkiem, zanurzamy w migdałach. I
tak zrobię z pozostałymi ciasteczkami. I tak przygotowane ciasteczka wędrują do piekarnika na 10-12 minut w 170 stopniach. I tak oto ciasteczka czekoladowe z migdałami mamy upieczone. O ile Państwu podoba się mój przepis, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Ciasteczka czekoladowe z migdałami.